Cześć! W tym odcinku zajmiemy się dynamiczną instancją materiału, czyli materiałem, który może być modyfikowany podczas gry. Zacznijmy od tego, że stworzymy projekt Third Person, aby móc modyfikować wygląd naszego gracza. Gracz znajduje się w tym miejscu, można go zaznaczyć. Zobaczymy wtedy, co widzi kamera naszego gracza. Nie to nas jednak interesuje. Po prawej stronie poza miejscem, w którym znajduje się nasz gracz, mamy też dostęp do Skeletal Mesha, czyli do wyglądu naszej postaci. Jeżeli naciśniemy lupę, zobaczymy w Content Browserze jego składowe. Nie jest to jeden element, jest to model 3D, Physical Asset, który odpowiada za Ragdolla, czyli na przykład działa podczas śmierci, no i szkielet, który odpowiada za animację ruchów naszej postaci. Nas jednak interesuje pierwszy z brzegu, czyli mesh. Skeletal mesh dokładnie. Możemy tutaj zobaczyć szkielet, ponieważ ten model jest nieco bardziej złożony od zwykłych modeli 3D, ponieważ mamy tutaj kości, każda kość jest nazwana, mamy też animację, możemy zobaczyć, jak płynnie przechodzi ze stania do chodzenia, a później płynnie z chodzenia do biegania, mimo że to są tylko trzy animacje, ale silnik aproksymuje, czyli przybliża, co się dzieje, jeżeli jesteśmy w połowie między chodzeniem a bieganiem, ale nie to jest istotne. Teraz zajmiemy się modyfikacją wyglądu naszego gracza, a dokładnie jego tekstury. Wybierzmy gracza, czyli mesh, i zobaczymy, że po lewej stronie mamy dwa elementy. 0 i 1. To są dwa materiały. Zobaczmy pierwszy materiał, czyli element 0. Jeżeli zaznaczymy highlight, to zobaczymy, do czego odnosi się ten materiał. Jak widzimy, w sumie odnosi się do całego gracza, więc prawdopodobnie ten będzie modyfikowany. Ale zobaczmy, czym jest element 1. Element 1 jest małym znaczkiem Unreala, który znajduje się na naszej postaci. I myślę, że lepiej będzie, jeżeli będziemy modyfikować element 0. Jeżeli damy isolate, to zobaczymy tylko element z tą teksturą, z tym materiałem. Podobnie tutaj. Więc zajmiemy się elementem 0. Aby go wybrać i zobaczyć go w Content Browserze, naciskamy tutaj lupę. I to wszystko. Możemy teraz zamknąć naszą postać. Tu znajduje się nasz materiał, który będzie modyfikowany. Jednak wejdźmy teraz do blueprinta naszej postaci, czyli kliknijmy na naszego gracza i wybierzmy Edit Blueprint. Open Blueprint Editor. Stworzymy teraz materiał, który zostanie podmieniony. Tutaj mamy sterowanie naszym graczem. Omawiałem to po części, gdy zajmowaliśmy się sensorami. Tutaj jest nasz gracz, wygląda dokładnie w taki sposób. Wejdźmy tutaj i stwórzmy nowy materiał Dynamic Material Instance. Zacznijmy od Begin Playa, bo chcę, aby to się zaczynało na początku gry. Czyli na evencie Begin Play tworzymy nowy materiał. Na początku po prostu go tworzymy, czyli wpisujemy Dynamic i mamy do wyboru Create Dynamic Material Instance. To jest tworzenie nowego materiału, tylko tworzenie materiału. Jednak jak pamiętacie, instancję tworzyliśmy z jakiegoś materiału, więc tutaj też musimy podać, z jakiego materiału będzie stworzona dynamiczna instancja, a więc mamy go zaznaczonego, właśnie z tego materiału chcę, aby została stworzona instancja. Wchodzimy tutaj i naciskamy strzałkę, aby przypisać ten materiał do dynamicznej instancji. Teraz została stworzona instancja, jednak ona po prostu tylko istnieje, niewiele można z nią zrobić, a chcemy, aby była przypisana do naszego gracza. Zobaczmy, czy na pewno gracz nazywa się Mesh. Nazywa się Mesh i właśnie do tego gracza chcemy przypisać jeden z elementów materiału, dokładnie element numer 0, ponieważ to jest numerowane wszystko od 0. Przeciągamy Mesha na prawo do event grafa i teraz z Mesha możemy wyciągnąć węzeł i poszukać czegoś takiego jak set material, czyli przypisz materiał. Jest tutaj, ok, wybieramy set material. Jest indeks 0, czyli zerowy materiał zostanie podmieniony. No i tutaj możemy podłączyć, który materiał zostanie podmieniony, czyli ten. Instancja tego materiału zostanie przypisana do gracza. Dlatego korzystaliśmy z tego materiału z Content Browsera, bo jeżeli byśmy skorzystali z materiału gracza, który później jest podmieniony, wynikałyby różne błędy. Wejdźmy jednak na chwilę do materiału, bo zobaczymy, jakie on ma parametry, bo jak pamiętamy, parametry można modyfikować w instancji. Jest tutaj materiał na przykład Normal Map, jest to parametr 2D, można podmienić teksturę, a ona jest najbardziej interesuje najprostszy z możliwych, czyli Body Color. Jest to parametr z czterema wartościami, czyli wektor, czyli jest
RGB. W tym przypadku akurat jak widzę, są trzy elementy. Musimy zapamiętać tylko nazwę parametru, czyli body color. Ok, powiedzmy, że jak naciśniemy jedynkę i jak naciśniemy dwójkę, to będą te materiały się zmieniać. Nie będą się zmieniać na te, które już są, bo to bez sensu. Niech się zmieniają na dwa inne, innego koloru. Wyciągamy teraz z return value, z materiału, z dynamicznej instancji materiału, węzeł i tutaj możemy znaleźć coś takiego jak po wpisaniu koloru set vector parameter value, ponieważ tam były trzy wartości, a więc jest to wektor, który pozwala na zmianę trzech wartości. W tym przypadku idealnie, bo można zmieniać po prostu wartość koloru. No i przypiszemy to do jedynki, czyli gdy jedynkę wybierzemy, zmieni się parametr w instancji materiału, mimo że główny materiał nie zostanie zmieniony. Podobnie z dwójką, łączymy to z tym samym elementem, czyli zaznaczamy klocek, naciskamy Ctrl W, ale teraz jeżeli skopiowaliśmy nazwę color value czy color body, no to nie mamy jej w schowku, dlatego trzeba ją jeszcze raz skopiować. A tutaj właśnie wpisujemy nazwę parametru, ponieważ chcemy, aby ten konkretny parametr został zmieniony. Body color możemy skopiować lub napisać, wszystko jedno. Wklejam tutaj nazwę w tym miejscu, no i w drugim klocku również, ponieważ oba klocki będą się odnosić do jednego parametru, który może być zmieniony. Powiedzmy, że zostawię kolor czarny, natomiast w dwójce zmienię kolor na niebieski. Dzięki czemu będziemy mogli zobaczyć różnicę. Domyślnie jest to kolor szary i taki zawsze będzie, jeżeli nie przypiszemy na samym początku żadnego innego koloru, a właśnie ten parametr nie zostanie zmieniony na samym początku, a dopiero po naciśnięciu klawisza 1 lub 2. Włączmy grę. Gracz wygląda identycznie jak na początku, ale gdy naciśniemy jakiś przycisk, na przykład 1 lub 2, zmieni swój kolor na czarny przy jedynce i na niebieski przy dwójce. Oczywiście można zmieniać za każdym razem przy przyciśnięciu ten kolor. Kolejność też nie ma żadnego znaczenia. Można oczywiście stworzyć więcej elementów i możemy też zmieniać teksturę, nie tylko kolor. No ale jak widać, wygląda to całkiem fajnie. Jeżeli skorzystamy z widgeta, przykładowo możemy w widgecie podać wygląd tego materiału i poprzez naciśnięcie zmieniać go w widgecie, a nie w blueprincie gracza. Tak jak widać to tutaj. Czyli możemy dowolnie modyfikować elementy przy pomocy Dynamic Material Instance.